Polskie Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi, Rolników, Ogrodników i Kupców, reprezentowane przez jedynego legalnego potomka rodu królewskiego, księcia Marka Światopełka Zawadzkiego, po królu polskim Bolesławie Chrobrym, jego córce, która była żoną wielkiego knazia Rusi Kijowskiej Światopełka. Obecnie jako prezydent polskiej organizacji mówię nie dla Unii Euro, bo Polska przestanie być Polska. Mówię tak, ale tylko dla Matki Boskiej z Jasnej Góry, która jest jedynym legalnym królem Polski. Polska nie jest żydowska, Polska nie jest niemiecka, Polska nie jest żadnego innego narodu. Polska jest Polska. Polska jest katolicka, Pana Boga w Córce Świętej Jedynego oraz Matki Boskiej z Jasnej Góry, Królowej Nieba i Ziemi. Polska była i jest zawsze gościna dla Żydów, Niemców i innych narodowości. Gościu uszany gospodarza Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Matkę Boską z Jasnej Góry oraz oblubienicę boską zwaną Polską, o święte krople męczeńskie świętej polskiej krwi, który przez ponad 1000 lat, żeście na tę świętą ziemię Matki Polskiej niepokornie kapały. Przebudźcie się jako święci rycerze, boscy rycerze i brońcie w złotej zbroi jak aniołowie ze świętym Michałem Archaniołem na czele Najświętszego Imienia Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Matki Boskiej z Jasnej Góry, Świętego Imienia Matki Polski i Boskiej Chwały. Posłuchaj polsko słów, którymi Pan Bóg przez proroka ostrzega. Nigdy Polsko nie będę cię karał bez względu na to, jakie popełniłeś przestępstwo. Nigdy Polsko nie będę cię karał, choćby twa dusza nie była świętą. Nigdy Polsko nie będę cię karał, choćby na twą głową widniały niewoli, więzienne kraty. Nigdy Polsko nie będę cię karał, choćby w tym sumieniu i sercu były dwa skrajne światy, ale o jedno ciebie Polsko proszę i błagam. Nigdy nie utrać boskiej wolności, bo czas wolności jest nieskończony. O jedno ciebie, kochana Polsko, proszę nie utrać boskiej i ziemskiej wolności, abyś kiedyś przed śmiercią nie odczuła swoim świętym sumieniu, że ten boski i ziemski czas wolności został bezpowrotnie stracony. Twój kierunek Polsko nie na zachód do Unii Europ, ale do Pana Boga przed tron obraz oblicze Króla Polski, Matki Bożej z Jasnej Góry. Na Twoich ustach Polsko powinny być słowa Bóg, pokuta, ojczyzna, równa się boski polski honor. Jeśli chcesz sprawdzić Unię Europ, to postaw jej Polsko jeden warunek, aby przestała być bieda w Polsce, aby na ubrali, wyleczyli, zabezpieczyli stanowiska pracy, utrzymali na wysokim poziomie szkolnictwo, aby nie było wyrzucanych Polaków z mieszkań, bo dziś Polsko już nie twoje są ulicy, nie twoje kamienice, aby wreszcie wyciągnęli z niepolskich długów ciebie Polską. Zwyciężyłeś i zwyciężyłeś zawsze będziesz, boś z Panem Bogiem i Matką Boską, nie sama Polsko. Zwyciężyłaś diabła z Jasnogórską Matką Boską, święta Matko Polsko, dlatego nie rzucaj męczenników świętych polskich pereł przed europejskie wieprze, dopóki boska Maryjna i wolna jeszcze, z dawna Polski, tyś królową Maryjo, tyś za nami przemysłową Maryjo, zaślepionym podaj rękę, nie wytrwając, skracaj mękę, Twe królestwo weź pod rękę Maryjo. Panie Boże, ocal Polskę, jak za czasu proroka Jeremiasza, bo ślepa. Unia Europ nie jest po to, aby było dobrze tylko dla wybranych. Bieda nigdy nie otrzyma pomocy, dlatego ubóstwo nie jest grzechem, natomiast bycie dziadem, który ma wszystko, a który nie chce się z biednym podzielić, jest grzechem. Królowo Polski, módl się za nami. Święty Stanisławie, święty Wojciechu, święty Andrzeju Bobolo oraz wszyscy święty pańscy, módlcie się za nami.